Rozmowa dnia. A w naszym studiu poseł Rafał Grupiński, szef Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, dzieci, jeśli już wstały. Zapowiadając pana wizytę, mówiliśmy o tym, że był pan także nauczycielem w szkołach. Tak jest. Bardzo różnych. Od zawodowych przez podstawową po liceum plastyczne na przykład, czy technikum energetyczne. Bo to dzisiaj rozmawiamy o tym, jak uczyć w szkołach, w tym przypadku akurat historii, bo to taki specyficzny rok. Niedawno mieliśmy czerwiec, 25. rocznicę prawie wolnych wyborów do Sejmu i wolnych do Senatu. W tym tygodniu 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Tak, 75. rocznica wybuchu II wojny światowej 1 września. No i dziś akurat równo 100 lat mija od dnia, w którym Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii i zaczęła się pierwsza wojna światowa. Takich dat trzeba się uczyć na pamięć? No są daty, których trzeba się uczyć na pamięć rzeczywiście, ale najważniejsze jest zawsze, żeby uczyć się rozumienia prawideł, które rządzą historią i zachowaniami społeczeństw czy poszczególnych ludzi, którzy często próbują narzucić swoją wolę tym, którzy dopuszczają ich do władzy. Tak więc historia jest rzeczywiście nauczycielką życia, ale trzeba też czasami zapamiętać jakieś ważniejsze daty, żeby móc uporządkować sobie chociażby okresy, w których działo się coś ważnego, żeby nie popełniać jakichś, no takich powiedziałbym podstawowych błędów, których czasami po tym trzeba się wstydzić, jeśli się je publicznie wypowie, to zdarzało się nawet posłom. Tak się składa, że ta historia, której my się uczyliśmy, historia powszechna, jak się okazało, po latach no była trochę różna od tej, jak było naprawdę. Więc czasami też jesteśmy niewolnikami pewnego systemu, który obowiązuje i tylko od nas zależy tak na dobrą sprawę, czy dojdziemy prawdy, szukając w innych źródłach. Tak, to oczywiście, że w czasach PRL-u, kiedy cenzurowano podręczniki, zresztą autorzy niektórych podręczników historii dzisiaj są wielbicielami Tadeusza Rydzyka, warto wiedzieć, że to dom często pełni taką rolę wychowawczą i zarazem prostującą to, co czasami różne systemy propagandowe próbują narzucić. Myślę, że dzisiejsze podręczniki na Białorusi też nie do końca wyglądają tak, jak historia tego kraju. I musimy zawsze z pewnym dystansem patrzeć na to, co nam oferują państwa, które ograniczają wolności obywatelskie, jeśli chodzi o interpretację historii. Myśmy to przeżywali, wiem doskonale, jak trudno było, no, chociażby o prawdę o Katyniu, ale też istotne, co ciekawe, PRL miał jakąś taką wyjątkowo propiastowską postawę, jeśli chodzi o wizję historii Polski, a antyjagiellońską, co dość było interesujące, co zawsze opisywał złośliwie Stefan Kisielewski w swoich felietonach, przynajmniej pośrednio w Tygodniku Powszechnym. Może piastowie, dlatego że z chłopów, a to w końcu to... A to chodziło o ziemię zachodnią przede wszystkim. Tak, to prawda. Panie pośle, jeszcze w związku z edukacją, w związku z nauczaniem w szkole, cytowaliśmy dziś artykuł z Dziennika Gazety Prawnej na temat szkoły bez stopni, czyli że w klasach od pierwszej do trzeciej włącznie, nie tylko na koniec roku szkolnego, ale także w jego trakcie będą wystawiane jedynie oceny opisowe. I taka propozycja pada również pod adresem uczniów klas czwartych. Co pan o tym sądzi? Pan wychowany w systemie od 2 do 5, jeśli dobrze się orientuje. Tak, tak jest. To nie jest oczywiście zły pomysł. Dzisiaj zresztą trzeba pamiętać, że świadectwa mają charakter opisowy w klasach 1-3 i tam uczeń jest, jego umiejętności, jego słabości są po prostu opisywane precyzyjnie przez nauczycieli. To zwiększa w dużym stopniu mozów w licznych klasach. Jeśli opisujemy każdy z elementów nauczania początkowego, a składa on się z od polskiego przez elementy matematyki, po właśnie elementy historii, z iluś przedmiotów, przyrody i tak dalej, no to będzie to wymagało dosyć, powiedziałbym, dużego zacięcia pisarskiego od wielu nauczycieli, więc trzeba też już się zastanowić. Już się buntują niektórzy, że przy tak dużej liczbie dzieci jest to po prostu niemożliwe. Jest to trudne, nie niemożliwe, ale trudne. Z drugiej strony, jeśli świadectwo kończy się i tak oceną opisową, to w istocie warto by było, żeby ta
tę samą metodę stosować w trakcie nauczania. Chociaż, jak mówię, wymaga to dyskusji z środowiskiem nauczycielskim, bo nauczycieli mamy, jeśli chodzi o nauczanie początkowe, naprawdę wyjątkowo dobrze przygotowanych. I myślę, że warto ich posłuchać. Nie wiem, czy taką oceną opisową jest często praktykowany i stosowany przez nauczycieli zdolny, ale leniwy. Generalnie ocena opisowa w klasach 1-3 ma przede wszystkim mieć charakter zachęcający dla uczniów, a raczej motywować niż zniechęcać, bo to jest taki czas, gdzie się nie stosuje takiego łatwego wypominania błędów, bo dzieci na tym etapie rozwoju przede wszystkim wymagają troski, opieki, inspirowania, pobudzania, chwalenia, takiego uznania, że w każdym dziecku jest naprawdę bardzo wiele talentów, które trzeba po prostu odkryć, trzeba pomóc temu dziecku się jakby pokazać od tej najlepszej strony i dlatego raczej się nie robi żadnych przytyków w tych ocenach opisowych na tym pierwszym etapie. No to skoro o ocenach opisowych rozmawiamy, panie pośle, to oto oceny, jakie wystawili respondenci w dwóch ostatnich sondażach. Pierwszy GFK Polonia, a drugi Homo Homini. Prawo i Sprawiedliwość w pierwszym przypadku 42%, plus 5,5% w porównaniu z poprzednim badaniem. Platforma 27,7%, minus 12%, to się raczej rzadko zdarza. A w przypadku Homo Homini 40% dla wspólnego już takiego tworu politycznego, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Polska Razem i Solidarna Polska, 24 dla Platformy Obywatelskiej. W obu przypadkach było, nie było, różnica między liderem a Platformą, która jest na drugim miejscu, jest kilkunastoprocentowa. A to już, jak sądzę, pana niepokoi. To musi niepokoić. Myślę, że to niepokoi nas i naszych wyborców. Sądzę, że nałożyły już tutaj się dwie rzeczy. Po pierwsze, oczywiście odłożona trochę w czasie, bo tak zawsze jest w badaniach, afera taśmowa i tutaj być może nasz sposób reakcji nie był wystarczająco mocny. A po drugie czas wakacyjny, w którym my zawsze mamy gorsze notowania. Nasz elektorat, tak powiem, opuszcza miasta i wyjeżdża na wakacje, jest mniej jakby dostępny, jeśli chodzi o ankieterów. Tak więc te dwie rzeczy się nakładają, ale tą drugą bym jednak odłożył na bok, bo nie chodzi o to, żeby się, broń Boże, w jakikolwiek sposób tutaj pocieszać. Bez wątpienia płacimy koszty afery taśmowej i naszym zadaniem będzie zaraz po wakacjach starać się walczyć o odzyskanie tego poparcia, które dotąd mieliśmy. A co pan rozumie pod tym pojęciem, że reakcja nie była dostatecznie mocna? Co powinno nastąpić? No, myślę, że pokazaliśmy na pewno, jeśli chodzi o zaufanie dla rządu i poparcie dla naszych ministrów, wystarczającą determinację jako koalicja i pokazaliśmy, że jest spokojna większość w parlamencie, więc ileś sygnałów poszło dobrych w tym sensie, że nie powstało wrażenie jakiegoś chaosu po kryzysie taśmowym. Natomiast do tego, co się wydarzyło w tych kwestiach, dołożyły się jeszcze ostatnie akcje prokuratury, jeśli chodzi o naszego wiceministra i szefa klubu koalicyjnego PSL-u. Więc trzeba pamiętać, że tutaj dołożył się jeszcze ten dodatkowy element, który mógł pogłębić efekt afery taśmowej. Przy okazji tej afery wydaje się, że dla dużej części opinii publicznej dostatecznie mocną reakcją premiera powinno być podziękowanie za współpracę dwóm ministrom. To się nie stało i stąd być może taki efekt sondaży, o jakich rozmawialiśmy. Są też takie opinie. Pan premier tutaj bardzo mocno podkreślał, że nie można w sytuacji tego rodzaju szantażu nielegalnymi nagraniami w większości prywatnych rozmów nie wolno pod tego typu naciskiem ulegać i ja absolutnie rozumiem tę argumentację w tym przypadku. A czy że nie tyle nie niepokoi, co nie dziwi pana coś, co Janusz Piechociński nazwał brakiem postępu w wyjaśnianiu afery taśmowej, zwłaszcza w wielu wątkach tego postępu nie widać, że PSL nie pozostawi tego w spokoju bez względu na to, kogo zaboli ostatecznie? W tej sprawie myślę, że mówimy jednym głosem. Tak samo premier Tusk podkreślał, że wszystkie nagrania winny być ujawnione, jeśli ktoś miałby ich używać do ewentualnego szantażu. To oczywiście lepiej, żeby one wszystkie ujrzały światło dzienne, niż żeby pozostawały jakąś taką cichą, ukrytą bronią przeciwko na przykład części polityków, czy nawet osób
działających na innych polach, bo przecież wiemy, że nagrano tam wiele znanych postaci w warszawskich restauracjach, nie tylko polityków. Ale oczywiście kwestia polityków jest tutaj najważniejsza. Oczekujemy na te wyjaśnienia i jak widać poziom krytycyzmu wobec działań prokuratury w Sejmie był ostatnio dosyć, mówiąc delikatnie, wysoki. Pan wspomniał o koalicji. Czy pana partia Platforma w jakiś sposób zaangażuje się w realizację wniosku ludowców dotyczącego tak zwanej kwotowej podwyżki emerytur? Bo rzecz dotyczy milionów obywateli naszego kraju. To wymagałoby, sprawa jest arcyważna. Tak, to wymagałoby zmiany konstytucji, ponieważ taka kwotowa waloryzacja została dokonana dwa lata temu i Trybunał Konstytucyjny orzekł, że raz to jest możliwe w takich przypadkach incydentalnych, może nie raz, ale incydentalnie, a teraz nie może być zasadą, bo tego nie dopuszcza konstytucja. Sądzę, że ten pomysł jest jednak nie do zrealizowania na razie, przynajmniej na tym etapie, dlatego że wymagałby on przebudowy całego systemu i nie dając zbyt dużego efektu w istocie finansowego, no, mocno by naruszył dotychczasowe finanse budżetu. No, ale przyzna pan, panie pośle, że coś jest nie tak z tą waloryzacją w tym kształcie, w jakim jest ona realizowana w tej chwili. No bo to oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale wygląda to mniej więcej tak, że jak ktoś ma 1000 zł, to dostaje plus 10 zł, a jak ktoś ma 5000, dostaje 200 czy 300 zł, więc ten, co miał mało, dalej ma mało, a ten, co ma dużo, nie, dostaje to ma 50. No więc właśnie. Proporcjonalnie, tak. Ktoś powie, jakby to odwrócić, to może by to miało ręce i nogi, no ale odwrócić się nie da, bo trzeba zmiany konstytucji, a tu może być opór, ale coś chyba trzeba z tym zrobić, no. Myślę, że jeśli jest coś takiego jak sprawiedliwość społeczna, oczywiście. Myślę, że to, co jest, to, o czym na pewno warto rozmawiać, o czym powinniśmy na przykład dyskutować, ale mówię to oczywiście nie zupełnie od siebie w tej chwili, nie jako, jak powiem, komunikat polityczny, tak? Ale na przykład kwestie podniesienia kwoty zwolnionej od podatku, prawda? Bo ona przez wiele lat nie była waloryzowana. Na przykład w tym kierunku być może by trzeba podjąć dyskusję. No ale to jest przed nami. Znaczy, to się oczywiście pojawia wątek, że ludowcy grają w swoim interesie. Chodzi o Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli o KRUS, bo tamte wypłaty są najniższe. W związku z tym, gdyby ta waloryzacja przebiegła inaczej, to tam byłyby większe pieniądze, a to elektorat ludowców, dlatego ten pomysł. Ale to jednak, ale oczywiście dotyczy rzeczy dużo, dużo więcej. Większej sprawiedliwości jest na pewno, jeśli chodzi o rozdział tej waloryzacji emerytury, jest na pewno ważny i wart rozważenia. Kadencja się kończy za rok tylko, to może by jakoś się tak trochę spiąć w tej sprawie. Nie, żebyśmy coś sugerowali, ale tak się wydaje. Rozumiem te postulaty. Robert Tyszkiewicz zapewni Platformie sukces w wyborach samorządowych? Ma być szefem kampanii samorządowej Platformy? No jest znakomitym, moim zdaniem, politykiem, takim politykiem trochę w cieniu w istocie działającym, chociaż na pewno mocno rozpoznawalnym na swoim terenie. Jest świetnym znawcą spraw samorządowych, więc wydaje mi się, że jest bardzo dobrze tutaj dobraną osobą. Był autorem kilku naszych akcji, chociażby słynnego przed laty naszego wyjścia na wieś z programem i tą akcję, którą robiliśmy w całej Polsce, robiąc tysiące spotkań. Więc myślę, że jest tu osobą, która przynajmniej gwarantuje nam bardzo mocno zdecydowaną walkę o pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wybory samorządowe. I to jeszcze jedna z tak zwanych... Jest człowiekiem Grzegorza Schetyny, także jakby była porażka w wyborach samorządowych, to w razie czego to będzie wina posła Schetyny, tak? Słyszałem takie interpretacje. Jesteśmy w jednym zespołem, nie dzielimy się na żadne frakcje. Dzielą nas sympatyczne media, ale tym się nie przejmujemy. No w razie czego? To jeszcze jedna z tak zwanych spraw bieżących, panie pośle, jak pan pewnie pamięta, pod koniec czerwca głośno było o tym, jak poseł Smirnow odchodził z klubu Platformy Obywatelskiej. Teraz głośno o Janie Tomaszewskim, który opuszcza szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Tak, słyszałem o tym, że jest niezadowolony z jakichś rozstrzygnień w Łodzi. Ale to akurat mnie nie dziwi, dlatego że z PiS-u nieustannie odchodzili jacyś politycy. Tworzyło się, najwięcej partii w ogóle utworzyło się chyba z samego ciała Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj się z powrotem część łączy. Natomiast ta sytuacja takiego odpadania polityków od PiS-u zarządzanego bardzo jednoosobowo i bardzo twardą ręką prezesa będziemy i tak cały czas obserwowali.
No tak, Platforma ma tę przewagę nad PiS-em, że nie ma prezesa, ma tylko przewodniczącego. A to jest cała różnica. Widzę, że macie panowie dobry humor, bo w czasie wakacji mówicie o szkole. Musimy mieć posłowie poszli na wakacje. No to jak tu się nie cieszyć? Nie? To miłego wypoczynku życzymy, panie pośle. Dziękuję. Jak długa przerwa? Wszystkim słuchaczom wypoczynku i panom. 4 tygodnie przerwy? Niecałe, tak. Niecałe 4 tygodnie. Poseł Rafał Grupiński, szef Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, nasz gość. Dziękujemy. Dziękuję. Pseudonim Grupa, tak był pan nazywany przez... Lub długopis, to też wiemy. Tak, tak. Tak w szkole mnie nazywano. A zostawił pan kogoś na następny rok w tej samej klasie? O, to ciekawe pytanie. Musiałbym sobie szybko przypomnieć, ale chyba indywidualnie nie. Być może... Grupowo. Uczeń słaby, który w paru przedmiotach miał dwóje, także i ode mnie dostał. No to pozdrawiamy raczej wszystkich. Parę razy odsyłałem, żeby jeszcze raz dany uczeń mógł podejść, jeszcze raz spróbować zdawać, czyli byłem dosyć cierpliwy. No to pozdrawiamy wszystkich byłych uczniów Rafała Grupińskiego. Dziękujemy jeszcze raz. 7:32. Dziękuję. Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności.